W 2023 roku Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach świętuje swoje stulecie istnienia. To niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla całej społeczności szkolnej, ale także dla mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Zapraszam Państwa do wysłuchania, co sami uczniowie mają do powiedzenia na temat szkoły. Widzę, że spotykamy się w dziesiątce, znowu. Tak, wiecie jak to jest na długiej przerwie. Wszędzie tłok, labirynt zajęty. Racja. Ale w sumie lubię tę salę. Ja w sumie chyba wolę siódemkę. Wiecie, te fotografie jednak mają lepszy klimat niż wszystkie stare obrazy. A myślicie, że też się musieli tyle uczyć? Na pewno. Kiedyś też był podział na kierunki. No, ale chyba nie było ich aż tyle, co teraz. W sensie... Wiecie, możemy sobie wybrać MatGeo, MatFiz, Human, nawet Biolpol. No jest tego dużo, ale w sumie też jest dużo pracowni, na przykład pracownia chemiczna. Uwielbiam lekcje z panią Saj. Jest zawsze uśmiechnięta i często nam powtarza, jak ważna jest nauka i zaskakuje nas różnymi eksperymentami. Jeśli chodzi o pracownię, to mamy też całkiem spoko i nowoczesną pracownię od biologii, od fizyki i od języków. A twoja klasa nie była przypadkiem na wykładach? Tak, ostatnio byliśmy na Politechnice Rzeszowskiej. Zresztą ostatnio często jeździmy na podobne spotkania, bo nasze liceum współpracuje z wieloma uczelniami. Wspomniana Politechnika, Uniwersytet Rzeszowski, uczelnie w Lublinie. A czekaj, wiecie czego się ostatnio dowiedziałam? Kuba z MatFiza, ten co pisze maturę w tym roku, już w kwietniu dostał indeks na AGH. Co ty gadasz? Ale w sumie no nic dziwnego. Pani Smolak często na matematyce powtarza, jaki to on był zdolny i jakie on miał osiągnięcia. Zresztą coś mi się wydaje, że z AGH też współpracujemy. Podobnie jak chyba z UJ-em. Cudownie byłoby się tam dostać. Marzenie. Te wszystkie nowe znajomości. No tak, no ale przecież możecie poznać nowych ludzi nawet teraz, dzięki tym wszystkim wyjazdom i wymianom zagranicznym. Co masz na myśli? No nasza szkoła przecież bierze udział w projekcie Erasmus+. Chętni mogą wyjechać do szkół partnerskich w Niemczech, na Litwie, we Włoszech. Niedawno gościliśmy u nas dziewczynę z Chile. Tak, miała na imię Katalina. Mówiła, że bardzo podobały się jej miejsca, które pokazaliśmy jej w Polsce. I wzięła też udział w Mikołajkach, które organizował nasz samorząd. Tak, pamiętam. Tylko szkoda, że nie udało jej się wziąć udziału w innych wydarzeniach. Przecież był kiermasz słodkości z okazji tłustego czwartku, potańcówka ostatkowa, czy dni tematyczne, kiedy ludzie naprawdę tak się fantastycznie przebrali za różne postacie. Szczerze, wydaje mi się, że w sumie w tej szkole się całkiem dużo dzieje. Wiecie, samorząd uczniowski, koła, zajęcia dodatkowe. Dużym zainteresowaniem cieszy się koło teatralne, koło miłośników kresów, a także chór szkolny. A co powiecie na historię naszej szkoły? W tym roku przecież nasze liceum obchodzi stulecie. Cała szkoła będzie pewnie pełna absolwentów i może uczniów innych szkół? Tak, mówili, że to będzie wielkie wydarzenie i podobno będzie to wspominać. Thank you.
Kikarna.